Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na rozpływającą się w ustach kolonkę pieczoną w piwie. Życzę Wam smacznego i zapraszam Was na filmik. Tutaj przygotowałam sobie kolonkę, którą wcześniej oczyściłam, umyłam. Moja kolonka waży 1,3 kg. Kolonkę przekładam do garnka i zalewam ją piwem. Piwo Wasze ulubione, ja mam tutaj piwo dębowe. Ilość piwa zależy już od Was i od wielkości Waszej kolonki. Możecie użyć 0,5 litra, ja zatopię ją w litrze. Aby przykryć kolonkę, zalewam ją do reszty wodą. Do której dodam marchewkę, pietruszkę, kawałek selera, pora. Dodam natkę zielonej pietruszki, 5 ząbków czosnku. Ja lubię do swojej kolonki dodać kawałek imbiru. Oczywiście dodanie imbiru jest opcjonalnie, jeżeli nie lubicie, nie dodawajcie. Jeżeli macie ochotę spróbować, to bardzo Wam polecam. Ja chcę, aby moja kolonka gotowała się w bardzo aromatycznym wywarze. Następnie dodam 3 listki laurowe. Kilka listków ziela angielskiego oraz ziarenka czarnego pieprzu i ostrej papryki. Całość zasypię dużą łyżką soli. I tak przygotowany garnek postawić należy teraz na grzaniu. Kolonkę gotujemy do miękkości. Zajmie to Wam w zależności od wielkości kolonki około 2-3 godzin. Ja swoją kolonkę dzisiaj gotować będę w elektrycznym szybkowarze. W ten sposób zaoszczędzę sobie dużo czasu, a kolonka wyjdzie pyszna i mięciutka. Garnek przykrywam. I kolonkę nastawiam na 60 minut. W międzyczasie do mojej kolonki przygotuję marynatę. Do miseczki wlewam 2 łyżki miodu. Łyżkę musztardy. Oraz łyżkę sojowego sosu. I całość dobrze wymieszam. I po godzince moja kolonka jest ugotowana. Ja teraz pozbędę się pary. Ściągam pokrywkę. W domu roznosi się piękny zapach piwa, a kolonka jest wspaniale ugotowana. Dosłownie się rozpada. Jeszcze gorącą kolonkę przekładam do naczynia żaroodpornego i kolonkę przyprawiam wcześniej zrobioną marynatą. Marynatę dobrze na kolonce rozsmarowuję. Tak przygotowaną kolonkę wstawiam do nagrzanego piekarnika. Piekarnik nagrzałam do temperatury 180 stopni Celsjusza. Piec ją będę do zrumienienia, tak mniej więcej 15-20-25 minut. Czas pieczenia oczywiście zależy od mocy Waszego piekarnika. A jeśli pytacie, co zrobię z tym pysznym wywarem, odpowiedź jest prosta. Zupa piwna. I w ten oto sposób prezentuje się moja kolonka.
Myślę, że komentarz jest tu zupełnie zbędny. Powiem Wam tylko jedno, pachnie po prostu przepięknie. Mam nadzieję, jak zwykle, że ten przepis Wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Ja Wam życzę smacznego. Dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i zapraszam Was na następny filmik. Na razie. Pa! A tak moja golonka prezentuje się po przekrojeniu. Mięciutka, soczysta i pyszna.